Nadleśnictwo Dąbrowa jest jednym z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Położone w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego na terenie powiatu świeckiego. Jest więc częścią Kociewia. Nadleśnictwo Dąbrowa świętuje właśnie swoje 150-lecie. Czuję ogromną dumę, że przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania Nadleśnictwem Dąbrowa w czasie, kiedy obchodzi ona swój znamienity jubileusz 150-lecia powstania. Po tych wszystkich latach istnienia Nadleśnictwa nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Jesteśmy po to, aby służyć naszym lasom, żeby ich przybywało, były piękniejsze, zasobniejsze, bogatsze pod względem przyrodniczym i w coraz większym i szerszym stopniu służyły społeczeństwu. Jako zespół profesjonalistów pracujących w nadleśnictwie staramy się nigdy nie tracić z oczu tych nadrzędnych celów. Istniejące pod tą nazwą od 1869 roku Nadleśnictwo Dąbrowa w pierwszym okresie swojego istnienia obejmowało tereny leśne zlokalizowane wokół miejscowości Jerzewo, Świecie i Warlubie. W takim kształcie funkcjonowało bez większych zmian powierzchniowych aż do 1945 roku, kiedy to z części lasów Nadleśnictwa Dąbrowa i Nadleśnictwa Osie oraz z przejętych majątków prywatnych powstało Nadleśnictwo Laskowice. Z początkiem 1973 roku przeorganizowano Nadleśnictwo Dąbrowa, w skład którego weszły trzy poprzednio istniejące nadleśnictwa – Dąbrowa, Warlubie i Laskowice oraz dwa leśnictwa z byłego nadleśnictwa Chełmno – Kozłowo i Terespol. Taki stan funkcjonował bez większych zmian do końca 2006 roku. W tym okresie z powierzchnią bliską 29 tysięcy hektarów Nadleśnictwo Dąbrowa było jednym z największych nadleśnictw dyrekcji toruńskiej. Od 1 stycznia 2007 roku Nadleśnictwo Dąbrowa zarządza terenami leśnymi obejmującymi miejscowości Jerzewo oraz Świecie. W skład nadleśnictwa wchodzi obecnie 14 leśnictw, w tym Szkółka Leśna oraz OHZ. Obecnie Nadleśnictwo Dąbrowa ma powierzchnię 19 tysięcy hektarów, z czego ponad 18 tysięcy stanowią lasy. Dominują u nas ubogie siedliska borowe, stąd głównym gatunkiem jest sosna, która pokrywa 89% powierzchni. Staraniem leśników przez ostatnie dziesięciolecia stan ten zmieniał się na korzyść gatunków liściastych, takich jak dęba, buka i brzozy. Obecne pokolenie leśników z sukcesami kontynuuje tę pracę. Tutejsze lasy kryją w sobie urok typowych borów sosnowych z mozaiką żyźniejszych lasów wzdłuż Wisły i pomniejszych rzeczek i zbiorników wodnych. W harmonijny sposób połączono tu funkcje przyrodnicze z rozwojem infrastruktury. Przecinają się tu szlaki komunikacyjne, autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz nitki magistrali kolejowej. Oprócz pięknej przyrody, atutem nadleśnictwa, przede wszystkim są ludzie. Pracujący tu leśnicy od wielu lat są liderami we wdrażaniu nowoczesnych technologii, przy wykonywaniu prac leśnych, prowadzą bardzo aktywną, szeroko pojętą edukację leśną i stosują nowatorskie rozwiązania w zagospodarowaniu lasu. Leśniczy to bardzo specyficzny zawód. Nie sposób go zamknąć w 8-godzinnych ramach. Bardziej niż praca, leśnictwo to raczej powołanie i pasja. Leśnik musi przede wszystkim rozumieć las i zachodzące w nim procesy. Umieć go słuchać i obserwować. A jeśli do tego będzie potrafił z pokorą i cierpliwością w nim gospodarować, wówczas las odwdzięczy mu się wszystkim, co w nim najcenniejsze. Nadleśnictwo Dąbrowa dysponuje 4 dostrzegalniami wyposażonymi w najnowocześniejsze kamery. Operator systemu przeciwpożarowego z jednego miejsca obserwuje obszary leśne i patroluje teren nadleśnictwa przy udziale zaawansowanego oprogramowania wspomagającego. W przypadku wykrycia pożaru natychmiast zaalarmowana zostaje służba leśna oraz straż pożarna. W przypadku dużych zagrożeń uruchamiane są samoloty gaśnicze wyczarterowane przez Lasy Państwowe.
W skład systemu przeciwpożarowego wchodzi również stacja meteorologiczna, uruchomiona w 2019 roku na terenie leśnictwa Kotówka. Nadleśnictwo Dąbrowa dysponuje lądowiskiem dla statków powietrznych, które mogą uzupełnić na nim zapasy wody i paliwa. Przeszkolony zespół leśników potrafi bardzo sprawnie obsłużyć flotę powietrzną. Owocem współpracy leśników i strażaków jest duża wykrywalność oraz gaszenie pożarów praktycznie w zarodku. Ze smutkiem przyjmujemy fakt, że ponad połowa pożarów w lasach spowodowana jest lekkomyślnym lub celowym działaniem człowieka. Oprócz szeregu działań ochronnych, znaczną część czasu leśnik poświęca hodowli lasu, która jest podstawowym i priorytetowym zajęciem. Pod pojęciem hodowli lasu skrywa się szereg działań, którymi leśniczy prowadzi las w zamierzonym kierunku. Pierwszym krokiem jest oczywiście odnowienie lasu po jego wyrębie. Czyszczenia wczesne i czyszczenia późne, pielęgnacje, trzebierze to wachlarz czynności, którymi zgodnie z najlepszą wiedzą leśnik kształtuje drzewostan, aby był najbardziej stabilny i wydał najlepsze przyrodniczo i gospodarczo efekty. Dopiero ostatnim elementem zwieńczającym trudy hodowli lasu jest wycinka drzew dojrzałych, średnio po upływie około 100 lat. Cykl życia zostaje zamknięty. Pozyskiwanie drewna realizowane jest wyłącznie w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających pozostający zapas drewna w naszych lasach. Użytkowanie lasu to umiejętne wykorzystywanie jego zasobów. Trzonem tych zasobów jest oczywiście drewno. To ze sprzedaży tego surowca lasy państwowe, w tym i nasze nadleśnictwo, samo się finansują, są w stanie utrzymać i pielęgnować lasy dostępne dla ogółu społeczeństwa, opłacić wszelkie daniny dla administracji samorządowej, jak i państwowej. Są dostępne oczywiście inne dobra lasu, takie jak płody runa leśnego, choinki i kopaliny. Większość pozyskania stanowi tu drewno drzew iglastych, głównie sosna. Znakomita większość drewna pozyskiwana jest w kłodach. Nadleśnictwo i w tej dziedzinie było prekursorem nowoczesnych technologii. Od wielu lat używamy do tego celu wielooperacyjnej maszyny harwestera oraz współpracującej z nim maszyny zrywkowej forwardera. Taki zestaw pozwala na pozyskanie w krótkim czasie znacznej ilości drewna przy zachowaniu wysokiej dokładności wymaganych parametrów. Drewno pozyskiwane na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa trafia głównie do szerokiej gamy przetwórców drewna od lokalnych tartaczników po globalne koncerny. Wysokiej jakości drewno to dziś także popularny surowiec budowlany, który coraz częściej kupowany jest do budowy domów jednorodzinnych o konstrukcji szkieletowej. W ofercie sprzedaży jest także drewno opałowe dla nabywców indywidualnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że drewno jest w pełni odnawialnym surowcem, którego okres odbudowy w najkorzystniejszym wariancie równa się długości trwania jednego pokolenia ludzi. Jeżeli chodzi o zasady sprzedaży drewna, Nadleśnictwo Dąbrowa prowadzi je w sposób ujednolicony dla całych lasów państwowych. Swoją dominującą pozycję dostawcy drewna na rynku lasy państwowe niwelują bardzo transparentnymi zasadami sprzedaży poprzez internetowy system aukcyjny dostępny dla zarejestrowanych przedsiębiorców. Las i jego drewno nie przynosi profitów wyłącznie leśnikom i przemysłowi drewnemu. Przy pozyskaniu drewna prosperuje szereg zakładów usług leśnych, dających zatrudnienie tysiącom osób. Sprzedaż drewna jest również źródłem opłacania podatków i wszelakich danin, stanowiących około 34% kosztów lasów państwowych. W roku 2018 nominalnie było to 2 miliardy 900 milionów złotych. W ostatnich latach zapotrzebowanie na drewno jest zdecydowanie większe niż przyrodnicze możliwości jego pozyskania. Stąd nasze starania zmierzające do jak najsprawiedliwszego podziału dostępnego na rynku drewna. Odbiorcy indywidualni, którzy kupują drewno do ogrzania domów, zaopatrują się bezpośrednio u leśniczych. Podobnie jak w innych nadleśnictwach, bardzo poważnie traktujemy lokalną społeczność i dbamy o to, by drewno opałowe było dla nich dostępne bez ograniczeń. Thank you.
Ochrona lasu, jego hodowla i pielęgnacja oraz pozyskiwanie drewna bynajmniej nie wyczerpują listy czynności wykonywanych przez pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa. Ważne miejsce zajmują również działania edukacyjne oraz przedsięwzięcia, których celem jest rozwój turystyki leśnej. Sercem działań edukacyjnych jest nowoczesny ośrodek edukacji leśnej Dąbrówka, utworzony we wrześniu 2011 roku. Ośrodek składa się z sali, wiaty i ścieżki edukacyjnej, która prezentuje w pigułce podstawową wiedzę leśną. Ośrodek działa cały rok, cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem i blisko współpracuje z lokalnymi szkołami i przedszkolami. Przez jego progi rokrocznie przechodzi około 10 tysięcy osób, a zainteresowanie taką formą edukacji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dziesiątego maja 2019 roku uroczyście otwarto najnowszy projekt edukacyjno-rekreacyjny Nadleśnictwa Dąbrowa. To dębowe szlaki, czyli specjalnie oznaczone trasy piesze, które wyznaczone zostały na terenie leśnictwa Bedlenki. Szlaki o łącznej długości 56 km prowadzą przez lasy, pola i sąsiadujące maleńkie miejscowości. Można na nich zobaczyć osobliwości przyrody, łany roślin, jeziora, strumienie i całe piękno polskiej przyrody. Zapraszamy serdecznie do Nadleśnictwa Dąbrowa. Każdy, kto chce aktywnie spędzić czas na łonie natury, bez trudu znajdzie do tego sposobność w naszych lasach. Oferujemy wyjątkowy kontakt z przyrodą, zarówno indywidualnie, jak i w szerszej grupie, bo jako Nadleśnictwo jesteśmy współorganizatorem różnych imprez rekreacyjnych, biegów, rajdów pieszych i rowerowych. Dla grup zorganizowanych przez cały rok oferujemy zajęcia z zakresu edukacji leśnej w naszym Ośrodku Edukacji Leśnej Dąbrówka. Indywidualnie o naszej pracy i naszych lasach dowiedzieć się można z profilu Facebook, strony internetowej czy specjalnie organizowanych akcji promocyjnych. Lasy Nadleśnictwa Dąbrowa służą społeczeństwu na wiele sposobów, w tym także jako teren polowań. Nadleśniczy sprawuje nadzór nad profesjonalnym i odpowiedzialnym prowadzeniem gospodarki łowieckiej na 9 obwodach łowieckich użytkowanych przez koła łowieckie oraz na terenie ośrodka hodowli zwierzyny, czyli wyłączonym z dzierżawy obwodzie łowieckim pozostającym w dyspozycji Nadleśnictwa. W ramach działania OHZ Nadleśnictwo prowadzi zagrodę dla danieli w celu wzbogacenia puli genowej tego gatunku. Na terenie Nadleśnictwa bytuje średnio około 1,5 tysiąca saren, 400 jeleni oraz około 360 dzików. To właśnie w Nadleśnictwie Dąbrowa bytuje określana na 1000 sztuk największa dziko żyjąca populacja danieli w północnej Polsce. I to tu według wielu opinii odbywają się najwspanialsze, najbardziej intensywne bekowiska, czyli gody danieli w naszym kraju. Do zwierzyny grubej występującej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa zaliczają się także wilki, które obecnie posiadają status gatunku chronionego. Obecnie spotkanie z wilkiem nie należy do rzadkości, a w kraju odbywa się dyskusja, czy chronić ten gatunek, czy też rozpocząć jego rozsądne użytkowanie. Jako leśnicy wiemy, że wilki stanowią ważne ogniwo w łańcuchu pokarmowym, i planując zwierzynę do odstrzału, uwzględniamy to, co upolują wilki. Oprócz zwierzyny grubej, spotkać tu możemy także niestety coraz mniejszej ilości zwierzyny drobnej. Zająca, kuropatwy, bażanta i dzikiej kaczki. Na ich malejące stany wpływa głównie mechanizacja i wielkopowierzchniowość prac rolnych, powszechne stosowanie chemii oraz szybki rozwój motoryzacji. Te liczne przykłady działań Nadleśnictwa Dąbrowa pokazują, jak trudnym zawodem jest bycie leśnikiem. Jak obszerną wiedzę i doświadczenie należy posiadać, aby móc pogodzić i zaspokoić tak nieraz skrajne potrzeby naszego społeczeństwa. Od potrzeb gospodarczo-przemysłowych w postaci zapotrzebowania na wspaniały, naturalny surowiec, jakim jest drewno, po potrzebę miłego spędzenia czasu w otoczeniu pięknego lasu. Dzięki nam, leśnikom, jest to możliwe, w jednym czasie dla wszystkich. Staramy się, aby w pełni korzystając z lasu, tak nim gospodarować, aby następne pokolenia mogły w sposób nie mniejszy, a może jeszcze w szerszym zakresie z niego korzystać. Bo przecież las od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi. Zaufajcie nam, moi drodzy. Las jest w bezpiecznych rękach. I do zobaczenia w przepięknych Borach Tucholskich, na Kociewiu, w lasach Nadleśnictwa.